Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konradowicz. To jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator. Edycja tym razem 2020. Wiem, nie mam zmienionego języka na polski, wiem, że w niektórej ilości osób będzie to przeszkadzać. No ale no cóż, może naprawię to do następnego odcinka. A my tymczasem cofamy w perony. Albo ja jestem ustawiony do przodu. Ja cię korzystam z tego pociągu, jak się 58. A już trochę najlepsze. Już rozumiem, już nic się nie pytam. Wszystko wiem, jak już się korzysta. Dobrze, nadajmy trochę mocy. Nie rozumiem, czemu mając tu podany, ten tu mógł wjechać. Nie rozumiem tej logiki. Kursor myszki, tak widzicie, dobrze. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa tak, jak powinno być i nie ma żadnych przesterów ani niczego, ale jednak jest to trochę zmienione w ustawieniach, i więc powinno być wszystko w porządku, jak największym, jeśli chodzi o korzystanie z tego modu. No i to jest ten hamowanie lokomotywą tutaj, no ciekawe. Trzeba wjechać tak, żeby można było na spokojnie widzieć semafor. Ale widzę, że hamulec lokomotywy. No i zespolony też widzę, działa tak samo jak hamulce, jak ten przepust. A dobrze. Dajmy tu ciałowy. Widać ładnie na jest wyglądające zegary. A wsiadanie i wysiadanie pasażerów właśnie. Zmieńmy kabinę, widać wyjazd już mają podany. 34 mają mieć odjazd, więc minutę musimy poczekać. Się jeszcze zastanowię, czy podzielić ten przejazd na dwa odcinki, czy na jeden, ale myślę, że w jednym się wyrobimy. Mam bynajmniej taką nadzieję. Ładnie dymi ta lokomotywa. Dobrze, wróćmy sobie na sterownik. Jest nawet widok z pasażera. I są w ogóle tylko dwa wagony. Ze ścieżki to krótkie te lokomotywy. Znaczy składy. Nie czepiajcie się moich przejęzyczeń, a potem jak sam to słucham, to się zastanawiam, czemu ja tak mówię, a nie inaczej. Więc może omińcie ten etap moich przejęzyczeń, ten, nie wiem, na tych składach, lokomotywach, bo się to wszystko myli. Zawsze jak się nagrywa odcinki, to się youtuberom wszystko myli. Jak innych youtuberów się ogląda, to ma to widać wszystko, co? Gdzie ktoś źle powiedział, i cię samo nagrywa, to już... Dajmy mocy. Nie za dużo. Myślę, że taka mapa nam wystarczy. Wygląda nasz skład. Niestety widać, że lokomotywa jest stworzona jednak do ciągnięcia trochę większej ilości wagonów, a nie tylko dwóch.
Tak idzie i jedzie najwłaściwie no na małej mocy. Się szybko, ostro rozpędza. Widać bardzo ostry zakręt jest, bo jest tylko ograniczenie do 30. Widać zresztą po zakręcie, że jest ostry. No jak teraz jadę 37,5 ampera jest tylko na silnikach, a pociąg praktycznie przyspiesza i tak. Tu już będziemy mieli 70, więc będzie można trochę przycisnąć mocniej. Dobrze, wydaje mi się, że taka moc dodana wystarczy w zupełności. Nawet jest to aż na tutaj widać nawet po tym, jak się rozpędza ten spad. Ja musiałem spuścić z mocy. Sygnał jakże polski ma, jeśli chodzi o... To będzie 50, widzę. Czy zacznijmy trochę przyhamowywać. Zaostro pojechałem z tym. Czy wiecie, to jest pierwsze wyczucie pociągu i tak dalej, składu. Dobrze, zapiszmy sobie. Teraz jak wytać ten, słuchacie tych dźwięków, tej klawiszy, to to się, to za chwilę coś się zmienia. Dobrze, może trochę też na takim widoku pojedziemy, bo to nie wiem jak... Wy lubicie to oglądać, czy tak jest lepiej, czy inaczej. Nie dość, że mało wagonów, to jeszcze no nie witaj, żebyśmy mieli tutaj nie wiadomo jakimi prędkościami jeździć. Może tutaj dalej gdzieś tutaj się zmieni jakieś prędkości, nie wiem, rozkładowe. Większe niż 50 czy 60. Ogólnie już tutaj sobie wyłączymy hamowanie silnikami trakcyjnymi. Teraz już będziemy hamować hamulcem zespolonym. A nowo 40 to powinniśmy być tak. Dobrze, rozpocznijmy hamowanie, tak. Za ostro. Czyli widać na spokojnie sobie zahamowujemy do stacji. Jesteśmy planowo. Mamy widok z pasażera. Możemy też i trochę staciego wykorzystać. I teraz ruszanie lokomotywą zrobimy z takiego widoku. Zobaczymy, jak pasażerowie odczuwają moje przyspieszenie. Myślę, że nie jest to ostre. Dopiero druga stacja, widzicie?
Masz jedno i zostanie ta jazda nasza podzielona na dwa odcinki. To 20 minut. Mam nadzieję, że to ci będą też wam odpowiadać. Nie muszą być chyba idealnie półgodzinne, tak mi się wydaje bynajmniej. A myślę, że 20 minut to też jest spokojny czas na odcinek. Chociaż i to ich średni czas oglądania wynosi 3 minuty, no. To miało być więcej. Wiem, że nikt to nie ogląda, to znaczy średni czas oglądania, nie wiem, na jakiś sam odcinek, nie mówię ogólnie, bo ogólnie jest wyższy. Zresztą się nie patrzyłem. Nawyż delikatne napięcie spadło. I ruszamy. Tutaj zapiszę jeszcze. Jeszcze z tego co widzę, to mamy 20. Hamujmy jednak. No, u nas w Polsce też czasami bywa, że na przejazd jest 20. Dobra, przejeżdżamy tutaj tędy 20. Nie ma tutaj też co szybko przyspieszać, bo prędkości tutaj małe, czasu mamy dużo, jeśli chodzi o dojazd na miejsce. No właśnie, jeszcze jest górki, więc też nie ma. No ja bym tutaj robił te koleje i to ja nie wiem, czym jeździł tylko z dwoma wagonami, raczej bym tu podbił z poziom. Więcej pasażerów można było przewieźć. No może nie 8, no ale chociaż 5, no żeby ten Verona się mieścił. Rozmaicenia z widoku pasażera wjazd w Verony. Sobie zobaczymy. Właśnie, tylko jedną rzecz, bo to jednak symulator jest odrobinę za głośno, tak mi się wydaje. Ja też nie chcę, żeby był za cicho i że wręcz. Nie, może jest dobrze. Możecie pisać w komentarzach, czy mnie słyszeliście, czy nie. Jak wygląda wjazd w perony z widoku pasażera, zresztą ostatniego wagonu. No i pięknie, no i wpuszczamy pasażerów. Ostry łuk jest na tej stacji. I dopiero teraz coś to zauważyłem. W ogóle jest semafor wyjazdowy, mamy na stój. Gdzie jesteśmy? No tutaj jesteśmy i jedziemy w tą tej stronę. Co tu się dzieje, że mamy semafor na stój?
się dzieje. Nie powinniśmy mieć tutaj jakiś ten pociąg pasażerski, tylko tutaj. Nakładkę z Nima włączyłem. Najlepsza rzecz, którą właśnie w tym momencie chciałem zobaczyć. Nakładkę z Nima. Bo to jest dla tamtego map. Dobrze, już teraz wszystko razem. Za 80 teraz będziemy mogli jechać. Chociaż 70 już było, co ja teraz widzę, nie ma kamery z powodu. Nie wiem, włączyć jak trasa to wygląda, że aż z taką prędkością będziemy mogli się poruszyć. Aaa, bo tu będzie kawałek prostej drogi. Nie, to i tak tylko 80 na takim prostym odcinku, no myślałem, że coś więcej, ale 80 zawsze coś więcej niż 50. Za szybko gadam do tego mikrofonu i potem wy nic nie rozumiecie z tego, co ja tutaj nawijam. Muszę się nauczyć nagrywać odcinki z tego, co widzę. Bo przy takim moim szybkim gadaniu to wy nic nie zrozumiecie z tego. Ogólnie jakie ostre zakręty. 50 na godzinę, a to normalnie przechyłby. Damy do 80. No i to by było na tyle w tym odcinku, reszta w następnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się zajrzę na mnie, zobaczenia, na razie.